Siemka, z tej strony Prosout, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 1. Jako sami pamiętacie, robiliśmy sobie dzielnicę bogaczy na 100% i dodatkowe wspomnienie. Dwa dodatkowe wspomnienia znaczy. I mamy cel do likwidacji. Widzimy oczywiście, ile tam mamy. To 200 metrów? Czy stóp? Nie. Stóp na pewno nie. Nie no, chyba stóp. Dobra, biegamy, biegamy. Błagam was! Błagam! Tylko parę monet! No, tylko byś mnie spróbował popchnąć, kurwa. Biedaku zasrany. O ja tutaj byłem. To jest fajne. To jest fajna lokacja. Tylko nie wiem, czy to nie jest miejsce publiczne. Ta. Można tak powiedzieć, że miejsce publiczne. Okej. Gdzie on jest? Tutaj pewnie. Nie, na górze. Jaki grubas. Nie dziwię, że on ruszyć się nie chce. Witajcie! Dziękuję, że przyłączyliście się do mnie dziś wieczór. Proszę, jedźcie i pijcie. Zażywajcie przyjemności, które oferuję. Nie śmieszcie się, poczekam. Rozumiem, że wszystko się wam bardzo podoba. Dobrze, dobrze. Cieszy mnie widok takiej radości. Albowiem ciężkie to czasy, przyjaciele. I musimy cieszyć się tą szczodrością, póki możemy. Wojna może pochłonąć nas wszystkich. Sarkadin dzielnie walczy za to, w co wierzy. A wy zawsze jesteście gotowi go wesprzeć. To wasza hojność utrzymuje jego kampanię. Proponuję więc toast. Za was, drodzy przyjaciele, którzy doprowadziliście nas tu, gdzie jesteśmy. Obyście dostali wszystko, na co zasługujecie. Co za życzliwość! Nie spodziewałem się tego po was. Po was, którzy tak szybko i jakże okrutnie mnie oceniliście. O, nie udawajcie mi wierzyć. Bierzecie mnie za głupca? Sądzicie, że nie słyszałem, co szepczecie za moimi plecami? Słyszałem i obawiam się, że nigdy wam tego nie zapomnę. Nie dlatego jednak was tu wezwałem, nie. Chcę pomówić jeszcze o tej wojnie i o waszym w niej udziale. Bez zastanowienia oddajecie swe złoto, świadomi, że kupuje ono śmierć tysięcy ludzi. Nie wiecie nawet, dlaczego walczymy. Powiecie, że chodzi o świętość Ziemi Świętej, czy o złe zamiary naszych wrogów? To jednak tylko kłamstwa, które sobie wymawiacie. Nie. Całe to cierpienie bierze się ze strachu i nienawiści. Przeszkadza wam to, że oni są inni. Tak samo jak przeszkadza wam to, że ja jestem inny. Współczucie, litość, tolerancja, te słowa nic dla was nie znaczą. Tak jak dla niewiernych najeźdźców pustoszących naszą ziemię w poszukiwaniu złota i chwały. Dość już wojności! Przyrządłem wierność innej sprawie, takiej, która stworzy nowy świat. Świat, w którym wszyscy ludzie będą mogli żyć obok siebie w pokoju. Szkoda, że nikt z was go nie dożyje. Czyżby ktoś się zatruł tym... Zabić każdego, kto spróbuje uciec! Co?
Co ja mam robić? Ponoć można się wspiąć na fontannę. O kurwa, oni ich zabijają normalnie. Dobra. Gdzie jest ten grubas? Tu uciekł. Kurwa, gdzie on poszedł? Grubasie! Grubasie, nie uciekaj! Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj! A nie ty, nie ty! Smoto. Bądź spokojny, ich słowa nie wyrządzą już krzywdy. Dlaczego to zrobiłeś? Kradłeś pieniądze ludziom, za których przewodnika się uważasz. Wysłałeś je w nieznany cel. Chcę wiedzieć, dokąd trafiły i po co. Spójrz na mnie! Samo moje istnienie obraża ludzi, którymi rządziłem. A te bogate szaty jest tłumem ich pełnych nienawiści okrzyków. Chodzi zatem o zemstę. Nie, nie o zemstę. Lecz o moje sumienie. Jak mógłbym finansować wojnę w służbie Boga? Boga, w którym budzę odrasę. Jeśli nie służysz w sprawie Saladina, to czyjej? Z czasem ich poznasz. Prawdę mówiąc, chyba już się znacie. Po co się więc kryć? I po co te haniebne czyny? Czy to aż tak bardzo różni się od twojej pracy? Odgraży cię mężczyznom i kobietom, uzbrojony w przekonanie, że ich śmierć poprawi od pozostałych. Mniejsze zło dla większego dobra. Jesteśmy tacy sami. Nie, nie jesteśmy nawet podobni. Aha, przychodzę, jak widzę zwątpienie. I to duże. Nie możesz nas powstrzymać. Będziemy mieli nasz nowy świat. Na pewno nie jesteśmy podobni do siebie. Tyle powiem. Bo różnimy się na pewno. On ma takie ręce, jak ja nogi, kurwa. Znaczy nie jak ja, tylko jak Altair, nie? Tylko mnie pierdolisz, nie? No super. Łap się, kurwa, pół godziny. Na pewno nie zdążą cię, kurwa, złapać. Idioto jebany. No tak, ona około, by było bezpiecznie, byś się nie wywalił. To jest Altair. No, to jest Altair. Dobra. Fak, 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 fak. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jest to zastrane biuro. Dobra, jest. Okej. To czym nie słyszę, w tym sukcesie otarzę. Tyrania był na koła, dobiegła końca. Nie mi to słyszeć. Zabij ich. Kobietę i mężczyznę na przyjęciu. Użył trucizny, broń tchórzy. Obwiniał ich za wojnę. Twierdził, że chciał ją zakończyć. Dziwne, ale w sumie król kupców znany był ze swej ekscentryczności. Może był to po prostu objaw jego szaleństwa. Może. Nie jesteś przekonany. Porozmawiaj z panem Olinem. Być może zaproponuje lepsze wyjaśnienie. Tak. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Tak. Przechodzimy do Masjafu pewnie, tak? No bo będziemy mieli wybór. Cel został zlikwidowany. Mamy 1/3 bloku pamięci 4 na 100%. Tak. Przejdźmy do Masjafu. Od razu.
Chcę zobaczyć, jakie umiejętności nam się odblokują. Zawsze perspektywy. Dzięki takim obiektom możesz łatwiej orientować się w mieście. Nie wiem, od kiedy nie nagrywam. Nie wiem. Poczekaj, Ejże. Porozmawiajmy chwilę. Jak sobie życzysz? Dotarł do mnie wieści o twoim sukcesie. Masz moją wdzięczność i wdzięczność królestwa. Uwolnienie tych miast od ich skorumpowanych władców z pewnością przybliży nas do pokoju. Jak możesz być tego tak pewien? Środki, po jakie sięga władca, znajdują liczbę poddanych. Oczyszczając miasta z zepsucia, uzdrawia serca i umysły ich mieszkańców. Nasi wrogowie nie budzili się. Masz na myśli. Każdy z tych, których zabiłem, wyznał mi dziwne rzeczy. Niczego nie żałowali. Nawet umierając, stawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego. Ale jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, Lejże, pomiędzy prawdą, której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w twojej naturze jest zwracać uwagę na te rzeczy. Zadawać pytania. A więc co łączy tych ludzi? Masz też obowiązek stłumić te myśli i zaufać swojemu mistrzowi. Albowiem nie ma prawdziwego pokoju bez władzy. A ład wymaga władzy. Mówisz ogólnikami, mistrzu. Chwalisz mnie za bystrość, a potem rozkazujesz, żebym ją porzucił. Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejną tracę z tobie. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, bo ich rządy dobiegły końca. Okej, co dostanę? O, wzmocnienie synchronizacji DNA, tak. O, piąty już. Uzyskanie równowagi i unik. O, proszę. Biegłość w mieczu, czyli obrażenia ma zwiększone. Super, może tych... tych mocniejszych zapewne już będę mógł. Więc sobie też to przećwiczymy w dzisiejszym odcinku, a następnym chyba udamy się do Akki albo do Jerozolimy. Nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Miałem im pokazać? Dobra, jestem już z powrotem. Okej, dobra, rozumiem. No co ty robisz? Już? Nic nie powiedział? Okej. Dobra. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. No muszę być, bo jeszcze paru typów mam do zabicia, więc... Elo. Nie rzucaj się swoją bronią tak niedbale. Zwykle nie dostaje się drugiej szansy. Dobra, ale teraz idziemy do Akki czy do Jerozolimy? Chyba najpierw do Jerozolimy, wiecie? I chyba zrobimy sobie na następnym odcinku flagi w dzielnicy tej centralnej, czy tam biedoty, czy tam bogaczy. No i gdzie tu teraz iść? Ale to jest pytanie. Dobra. Niech będzie Akka jednak. Obrzeża. Jeśli zostaniesz dokryty, zabicie kilku ścigających może ułatwić ci ucieczkę. A, to jest to. Okej. Co ci tak ucieka?
Nie interesuj się. To mogłoby go skłonić do takiego biegu. Dobra, to ja już sobie wejdę do tej akki. Gdzie będziemy iść? Do dzielnicy bogaczy. Znowu do dzielnicy bogaczy będziemy iść. Więc nieźle. Te centralne dzielnice widzę, że są naprawdę małe w niektórych tych. W Jerozolimie chyba jest tylko dosyć duża ta dzielnica centralna. Dobra, tapiaj się, bo musimy tam wejść. I od razu jak tam wyjdziemy, skończymy sobie odcinek. No, krzy. Okej. Co za głupiec? Przeżył za głupiec. No powiem wam, że ta dzielnica będzie dosyć duża. Ale dobra. To było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie. I cześć.